Otwieram posiedzenie Komisji do Spraw Kontroli Państwowej. Czy są uwagi do porządku dziennego posiedzenia? Nie widzę. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty. Jeszcze raz witam serdecznie wszystkich Państwa, tak licznie przybyłych. Sądzę, że to waga tematu spowodowała tak liczną frekwencję na naszym dzisiejszym posiedzeniu komisji. Pozwólcie, nie wiem, czy zdołam przywitać wszystkich gości z osobna, ale spróbuję przynajmniej najważniejszy. Witam pana wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli, pana Wojciecha Kutyłę. Witam serdecznie wraz z osobami towarzyszącymi z dyrektorami departamentów. Witam pana Zdzisława Sokala, prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Także z wszystkimi osobami towarzyszącymi. Panią Katarzynę Przewalską, dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów. To nie jest lista obecności. Ale tak się rozgląda. Przepraszam, że pan Paweł Rudolf. Aha. To tu już nie będę gaf popełniał. Pana Pawła Rudolfa, dyrektora Departamentu Bankowości Spółdzielczej w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego wraz z doradcami i dyrektorem departamentu. Członków Zarządu Narodowego Banku Polskiego, pana Pawła Szałamachę i Andrzeja Kazimierczaka. Witam serdecznie. I wreszcie witam serdecznie pana Piotra Nowaka, podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów. Witam serdecznie. Tak, tak, panią Olgę. Dziękuję za zwrócenie uwagi. Witam panią Olgę Wołejko i panią Ewę Przedpełską. Dobrze, dobrze. O, jeszcze z pań pominąłem chyba panią Katarzynę Czarnuszkiewicz. Witam serdecznie. Przystępujemy do realizacji porządku obrad. Nasze posiedzenie przewiduje rozpatrzenie informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli zapewnienia stabilności sektora bankowego. Proszę przedstawiciela Najwyższej Izby Kontroli o przedstawienie informacji. Szanowny panie przewodniczący, wysoka komisja, szanowni państwo. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę zapewnienia stabilności sektora bankowego, w ramach której stwierdziła, że sektor bankowy w Polsce jest stabilny, a co za tym idzie, oszczędności obywateli z gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego są bezpieczne. W ramach tej kontroli Izba badała funkcjonowanie nadzoru makroostrożnościowego nad sektorem finansowym, którego celem jest zapewnienie stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości rynku finansowego. Został on wdrożony skutecznie i podniósł ogólny poziom bezpieczeństwa sektora bankowego oraz jego odporność na niepożądane zjawiska i zawirowania rynkowe. Najwyższa Izba Kontroli oceniła, że w okresie objętym kontrolą, to jest od listopada 2015 roku do listopada 2017 roku, Narodowy Bank Polski i Minister Finansów, tworzące dwa z czterech filarów głównych sieci bezpieczeństwa finansowego, rzetelnie wykonywały swoje zadania nadzorcze w kluczowych aspektach dla zapewnienia stabilności sektora bankowego. Jednocześnie NIK zwraca uwagę, że Minister Finansów jako podmiot odpowiedzialny za implementację prawa Unii Europejskiej w obszarze instytucji finansowych przyczynił się do przyjęcia wymaganych aktów prawnych z opóźnieniami. Działania Komisji Nadzoru Finansowego nie były także wolne od nieprawidłowości, ale w tym miejscu chciałbym poprosić o przedstawienie tych szczegółów. Mamy prezentację przygotowaną, więc prosiłbym, jeśli pan przewodniczący pozwoli, pana dyrektora Jarosława Borowskiego z naszego Departamentu Finansów o zaprezentowanie już detali naszej kontroli szczegółów. Dziękuję. Szanowny panie przewodniczący, wysoka komisjo, szanowni państwo, Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła wspomnianą kontrolę ze względu na to, że stabilność sektora bankowego jest bardzo istotnym elementem z punktu widzenia prawidłowości działania gospodarki. W listopadzie 2015 roku
weszły w życie przepisy ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym, która wprowadziła nową instytucję nadzoru nad sektorem między innymi bankowym, to jest nadzór makroostrożnościowy i zmieniła dotychczasowe czy rozszerzyła dotychczasowe zadania i uprawnienia ministra finansów, Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego oraz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w zakresie monitorowania i przeciwdziałania ryzyku systemowemu na rynku finansowym. Ponadto ustawa wprowadziła nowe wymogi kapitałowe dla banków dotyczące bufora bezpieczeństwa na wypadek wystąpienia ryzyka zakłócenia w funkcjonowaniu indywidualnego podmiotu i całego sektora bankowego. Postanowienia tej ustawy stanowią realizację zaleceń Europejskiej Rady do spraw ryzyka systemowego z 2011 roku, wydanych po globalnym kryzysie finansowym z 2008 roku. NIK uznała, że wdrożenie postanowień tej ustawy jest jednym z kluczowych elementów dla podniesienia bezpieczeństwa funkcjonowania rynku finansowego, w tym szczególnie sektora bankowego, którego aktywa stanowią około 70% aktywów systemu finansowego. Na mocy tej ustawy organem właściwym w zakresie zarządzania kryzysowego i nadzoru makroostrożnościowego jest Komitet Stabilności Finansowej w nowej formule zadaniowej, kompetencyjnej i organizacyjnej. Komitet działał już wcześniej, od 2008 roku, ale początki jego działania, które też były wówczas przedmiotem kontroli Najwyższej Izby Kontroli, no, skończyły się wnioskami i ocenami, które wskazywały, że na poziomie współpracy i funkcjonowania tego podmiotu występowały pewne tam tarcia. Dlatego też przy zmianie i formuły systemowej również NIK postanowiła sprawdzić wdrożenie zasad funkcjonowania tych nowych, zmienionych zasad Komitetu Stabilności Finansowej. Komitet ten działa w dwóch formułach. Przewodniczącym Komitetu Stabilności w zakresie zarządzania kryzysowego jest minister finansów i zarządzanie kryzysowe w systemie finansowym obejmuje działanie na rzecz utrzymania lub przywrócenia stabilności systemu finansowego w przypadku bezpośredniego zagrożenia dla tej stabilności. I celem zarządzania kryzysowego oczywiście jest w szczególności efektywna współpraca członków komitetu, w tym koordynacja działań podmiotów reprezentowanych przez tych członków na rzecz utrzymania lub przywrócenia stabilności systemu finansowego oraz wymiana informacji, opinii i ocen. Z kolei przewodniczącym Komitetu Stabilności Finansowej w formule makroostrożnościowej jest prezes Narodowego Banku Polskiego. Nadzór w tym zakresie obejmuje identyfikację i ocenę i monitorowanie ryzyka systemowego powstającego w systemie finansowym lub jego otoczeniu oraz działanie na rzecz wyeliminowania lub ograniczenia tego ryzyka z wykorzystaniem instrumentów makroostrożnościowych. Celem tego nadzoru jest w szczególności wzmacnianie odporności systemu finansowego na wypadek materializacji ryzyka systemowego i wspieranie przez to długotrwałego, zrównoważonego wzrostu gospodarczego kraju. W ustawie o nadzorze makroostrożnościowym i zarządzaniu kryzysowym określone zostały kompetencje i obowiązki członków Komitetu Stabilności Finansowej. No, one się uzupełniają w stosunku do kompetencji, które już istniały wcześniej. No, podstawowe kompetencje ministra finansów w ramach Komitetu Stabilności Finansowej to przede wszystkim uprawnienia związane z przygotowaniem aktów prawnych. Uprawnienia Narodowego Banku Polskiego to analizy stabilności systemu finansowego, analizy sytuacji makroekonomicznej w kraju w otoczeniu międzynarodowym, a także prowadzenie polityki monetarnej. Jeśli chodzi o Komisję Nadzoru Finansowego, to tutaj kompetencje, które są realizowane w ramach tych nowych zasad, to jest identyfikacja instytucji o znaczeniu systemowym i nakładanie na te instytucje bufora. Natomiast stałym zadaniem, które już było wykonywane wcześniej, to jest nadzór nad poszczególnymi instytucjami finansowymi, w tym po tym wydzieleniu tutaj w ramach tego systemu także ważnymi systemowo. Też kompetencją Komisji Nadzoru Finansowego jest wydawanie rekomendacji instytucjom finansowym. Z kolei Bankowy Fundusz Gwarancyjny ma zadanie w postaci gwarantowania depozytów w sektorach bankowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, ale także analizy zagrożeń w sektorze bankowym i przymusowe restrukturyzacje banków.
Jeśli chodzi o Komisję Nadzoru Finansowego, to ona sprawuje tak zwany nadzór mikroostrożnościowy na podstawie przepisów ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy prawo bankowe, ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych i zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz rozporządzeniu unijnym nr 575 z 2013 roku. I nadzór ten obejmuje działania zarówno na rzecz utrzymania stabilności pojedynczych instytucji oraz wypełniania przez nie wymogów regulacyjnych, jak i stabilności oraz bezpieczeństwa całego systemu finansowego. I zarówno nadzór makro i mikroostrożnościowy realizują różne cele pośrednie, ale w perspektywie długoterminowej powinny wspólnie przyczyniać się do osiągnięcia stabilności sektora bankowego jako celu ostatecznego. Najwyższa Izba Kontroli objęła kontrolą sprawowanie przez Komisję Nadzoru Finansowego nadzoru mikroostrożnościowego nad bankami, biorąc w szczególności pod uwagę, że w okresie, kiedy była przygotowywana kontrola, obniżyły się wyniki finansowe banków, w tym głównie sektor banków spółdzielczych wykazywał skumulowaną stratę. Problemami było działanie w środowisku niskich stóp procentowych, pojawiające się nowe obciążenia fiskalne, wzrosty kosztów dla banków na działanie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, co mogło obniżyć odporność banków na ewentualne skutki spowolnienia gospodarczego i zaburzenia rynkowe. I NIK starała się zidentyfikować, czy takie zagrożenia rzeczywiście się nasiliły. Tak jak już wspomniałem, kontrolę przeprowadziliśmy w Ministerstwie Finansów, Narodowym Banku Polskim oraz w Komisji Nadzoru Finansowego. Natomiast kontrolą nie był objęty czwarty z członków Komitetu Stabilności Finansowej, czyli Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ze względu na to, że Najwyższa Izba Kontroli nie ma uprawnień do przeprowadzania kontroli w tej instytucji w zakresie realizowanych przez nią zadań w sytuacji, gdy działania podejmowane przez BFG nie wiążą się z wykorzystaniem majątku lub środków państwowych. W związku z tym tutaj jakby podstawy do przeprowadzenia kontroli były wątpliwe. W związku z tym to, co dotyczyło działania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, było widoczne jedynie przez pryzmat nadzoru sprawowanego przez ministra finansów. Celem kontroli było ustalenie, czy członkowie Komitetu Stabilności Finansowej rzetelnie wypełniali obowiązki ustawowe w zakresie nadzoru makroostrożnościowego i zarządzania kryzysowego wynikające z tej wspomnianej ustawy oraz czy Komisja Nadzoru Finansowego rzetelnie sprawowała nadzór mikroostrożnościowy nad poszczególnymi instytucjami sektora bankowego. W ramach kontroli w Komisji Nadzoru Finansowego było badany proces przygotowywania ocen banków, analiz sektora bankowego, indywidualny nadzór analityczny nad bankami, programy, nadzór nad realizacją programów postępowania naprawczego i planów naprawy, czynności kontrolne, inspekcyjne w bankach, nadzór nad systemami ochrony instytucjonalnej oraz postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na utworzenie Polskiego Banku Apeksowego. Ponadto kontrolą objęto w innych instytucjach działalność analityczną i informacyjną Narodowego Banku Polskiego, natomiast w Ministerstwie Finansów stan wdrożenia przepisów prawa Unii Europejskiej dotyczących sektora bankowego. Kontrolą był objęty okres od 1 listopada 2015 prawie do końca roku 2017 i kontrola wykazała, że zapewnione były warunki organizacyjne do funkcjonowania Komitetu Stabilności Finansowej. Prezes Narodowego Banku Polskiego jako przewodniczący tego komitetu w formule makroostrożnościowej oraz minister finansów przewodniczący tego komitetu w zakresie zarządzania kryzysowego rzetelnie wypełniali obowiązki wynikające z ustawy o nadzorze makroostrożnościowym i zarządzaniu kryzysowym. Na posiedzeniach komitetu omawiane były istotne zagadnienia dotyczące ryzyk systemowych stanowiących potencjalne zagrożenie dla stabilności sektora bankowego, polityki makroostrożnościowej, mechanizmów współpracy międzyinstytucjonalnej w kraju i na poziomie Unii Europejskiej oraz restrukturyzacji portfela walutowych kredytów mieszkaniowych. Komitet podejmował uchwały w sprawie ustalenia wysokości wskaźników kapitałowych nałożonych na banki, a zatem wykonywał te wszystkie podstawowe zadania, które zostały określone w ustawie.
Natomiast Komisja Nadzoru Bankowego sprawowała nadzór, Komisja Nadzoru Finansowego, przepraszam, sprawowała nadzór mikroostrożnościowy nad sektorem bankowym. Monitorowane były zagrożenia dla stabilności sektora, wykonywany był nadzór w formie analizy z zabiórka sytuacji sektora bankowego oraz indywidualnie każdego banku, a także nadzór inspekcyjny w formie kontroli w bankach. Prowadzone były również postępowania licencyjne oraz podejmowane były działania regulacyjne, między innymi poprzez wydawanie rekomendacji nadzorczych. NIK stwierdziła jednak przypadki braku skutecznych działań nadzorczych Komisji Nadzoru Finansowego, w szczególności w stosunku do niektórych banków spółdzielczych. Zastrzeżenia NIK odnośnie działań nadzorczych Komisji Nadzoru Finansowego dotyczyły głównie nieprzeprowadzania corocznych testów warunków skrajnych w bankach spółdzielczych, do czego zobowiązywał artykuł 133b ustawy Prawo bankowe, niepodejmowania działań nadzorczych w stosunku do banków niektórych banków nierzetelnie prezentujących dane w formularzach samooceny przesyłanych do Komisji Nadzoru Bankowego, w szczególności w 2016 roku. NIK stwierdziła także nierzetelne oszacowanie kwartalnej oceny BION, czyli no to jest taka kompleksowa ocena banku w niektórych bankach spółdzielczych, jak również brak skutecznych działań w przypadku niektórych banków nieprawidłowo realizujących programy postępowania naprawczego. W okresie objętym kontrolą programy postępowania naprawczego realizowało w 2015 roku 43 banki, w tym 36 banków spółdzielczych. W 2016 było to 51 banków, w tym 42 banki spółdzielcze. Natomiast już w późniejszym okresie, w 2017 roku, liczba tych banków ponownie uległa zmniejszeniu do 42, w tym 34 to były banki spółdzielcze. NIK zwróciła również uwagę, że w przypadku dwóch badanych banków Komisja Nadzoru Finansowego nie podjęła działań w celu zapewnienia przez kuratorów powołanych do zapewnienia efektywności wdrażania założeń programów postępowania naprawczego, mimo że podjęte przez te banki działania były niewystarczające do realizacji celów określonych w programie. Zdaniem NIK, skoro Urząd Komisji Nadzoru Finansowego uznaje, że brak efektów realizacji programu naprawczego nie jest wystarczającą podstawą do interwencji Komisji Nadzoru Finansowego wobec kuratora, to wskazać należy, że obowiązujące przepisy nie służą właściwej realizacji celów nadzoru. Działalność kuratorów powinna być oceniana przez pryzmat celu, do jakiego zostali powołani, a KNF powinna mieć narzędzia, by w razie braków w tym zakresie móc na bieżąco reagować. Priorytetem jest bowiem ochrona środków zgromadzonych w bankach, a nie ochrona sytuacji kurator. W związku z tym KNF powinna rozważyć zwrócenie się do ministra finansów o podjęcie działań legislacyjnych wprowadzających dodatkowe przepisy umożliwiające KNF dyscyplinowanie kuratorów celem zapewnienia skuteczności wdrażania programów postępowania naprawczego i programów naprawy. Obecnie tą sankcją, którą może podjąć KNF, czy tym działaniem, które może podjąć KNF, to jest odwołanie kuratora, tak? Czyli takie rozwiązanie skrajne. Ponadto badając 12 losowo wybranych formularzy zgłoszenia gotowości do podjęcia funkcji kuratora w bankach, NIK ustaliła, że 7 kandydatów z tej listy nie posiadało określonych w uchwałach wewnętrznych Komisji Nadzoru Finansowego minimalnych kwalifikacji w zakresie doświadczenia zawodowego i wykształcenia niezbędnych do pełnienia funkcji kuratora. Zastrzeżenia NIK dotyczyły również ograniczonej częstotliwości inspekcji w bankach spółdzielczych, co zdaniem NIK wynikało z niewłaściwie ustalonych priorytetów nadzorczych dla tego sektora, który obejmuje 556 banków. W okresie od 2014 roku do pierwszej połowy 2017 roku 84 banki spółdzielcze nie było objętych żadnymi czynnościami kontrolnymi przez KNF. Spośród 464 banków nieobjętych czy 84%, przepraszam. Spośród 464 banków nieobjętych czynnościami kontrolnymi w tym okresie, 20 banków miały nadane oceny BION interpretowane jako budzące zastrzeżenia lub banku o bardzo niekorzystnej sytuacji. Ponadto 13 banków z tej grupy realizowało programy postępowania naprawczego, co również było istotną przesłanką do przeprowadzenia w nich inspekcji. Zdaniem NIK nieprzeprowadzenie inspekcji w bankach spółdzielczych realizujących programy postępowania naprawczego oraz w bankach z nadanymi niekorzystnymi ocenami BION było działaniem nieprawidłowym, ponieważ banki te powinny być objęte szczególnym nadzorem
inspekcyjnym. Wskazują także na to wytyczne określone w procedurze sporządzania rocznego planu czynności kontrolnych przed Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Zastrzeżenia NIK dotyczyły również braku kontroli w nowo powstałych jednostkach zarządzających systemami ochrony instytucjonalnej. Zdaniem NIK instytucje te w początkowym okresie działania są narażone szczególnie na ryzyka dotyczące występowania, powiedzmy, błędów. Nieodpowiedni nadzór inspekcyjny nad bankami spółdzielczymi UKNF tłumaczył brakami kadrowymi urzędu, jednak zdaniem NIK w latach 2014-2016 UKNF nie podejmował dostatecznie skutecznych działań w zakresie zwiększenia liczby etatów w związku ze zwiększonymi obowiązkami o charakterze inspekcyjnym i nadzorczym. Informacje dodatkowe o zapotrzebowaniu etatowym do projektów budżetu KNF na te lata nie zawierały zdaniem NIK wystarczającego uzasadnienia potrzeb analitycznych i inspekcyjnych sektora bankowego. Odnośnie działalności licencyjnej Komisji Nadzoru Finansowego NIK zwróciła uwagę na nieuzasadnione wydłużenie w 2017 roku procesu postępowania z wniosku o wydanie zezwolenia na utworzenie Polskiego Banku Apeksowego. To główne ustalenia dotyczące Komisji Nadzoru Finansowego. W stosunku do Narodowego Banku Polskiego NIK nie wniosła zastrzeżeń do jego działalności analitycznej. NBP dokonywał okresowych analiz stabilności systemowego, w tym sektora bankowego, i publikował wyniki tych analiz dwa razy w roku w raportach o stabilności systemu bankowego. Natomiast jeśli chodzi o kontrolę w Ministerstwie Finansów, to minister finansów przygotował projekty aktów prawnych w celu wdrożenia postanowień dyrektyw przepisów unijnych do prawa krajowego, ale NIK stwierdziła istotne opóźnienia w implementacji istotnych dla bezpieczeństwa i funkcjonowania sektora bankowego dyrektyw unijnych. Implementacja 5 dyrektyw unijnych oraz dostosowanie przepisów krajowych do rozporządzenia unijnego nr 575/2013 nastąpiło z opóźnieniem od 4 do 22 miesięcy, a biorąc pod uwagę datę publikacji rozporządzeń wykonawczych do ustawy wdrażających przepisy prawa unijnego, z opóźnieniem nawet sięgającym 30 miesięcy. Opóźnienia te wynikały z dużej liczby projektów aktów prawnych i złożoności dużej liczby podmiotów biorących udział w procesie legislacyjnym, ale także z opóźnień w podejmowaniu prac nad przygotowaniem projektów aktów prawnych w Ministerstwie Finansów i na opóźnienia w transpozycji dyrektyw unijnych do porządku krajowego. Wpływ miała również długotrwałość procesu legislacyjnego na etapie po przedłożeniu projektu ustaw na posiedzenia Rady Ministrów. Także część tych jakby przyczyn jest możliwe do wyeliminowania. Minister finansów wykonał postanowienia ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym w zakresie nadzoru nad Bankowym Funduszem Gwarancyjnym. Przy czym nadzór ten miał głównie charakter formalny i był ograniczony, ponieważ wykonywany jest tylko na podstawie kryterium legalności i zgodności działań BFG ze statutem i jest prowadzony na podstawie otrzymywanych z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego sprawozdań. Ponadto minister finansów deleguje do Rady Funduszu swoich przedstawicieli, wydaje stosowne akty wykonawcze do ustawy o BFG, otrzymuje okresowe sprawozdania z działalności funduszu, opiniuje roczne sprawozdania z działalności funduszu i sprawozdania finansowe, a także udziela zgody na wydanie przez BFG decyzji wywołujących skutki fiskalne lub o charakterze systemowym. W świetle tych wyników kontroli, które przedstawiłem, zdaniem NIK należy rozważyć potrzebę działań legislacyjnych w celu zmiany artykułu 46 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym poprzez sprecyzowanie zasad dokonywania przeglądu adekwatności nałożonych wskaźników bufora innych instytucji o znaczeniu systemowym, wprowadzenia dodatkowych przepisów umożliwiających KNF oddziaływania dyscyplinujące na kuratorów. Zdaniem NIK w celu zapewnienia bezpieczeństwa sektora bankowego zasadne jest także kontynuowanie dotychczasowych działań skierowanych na wzmacnianie stabilności banków komercyjnych, w tym w szczególności realizujących programy postępowania naprawczego, zintensyfikowanie działań na rzecz wspierania stabilności banków spółdzielczych, w tym zapewnienie przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego odpowiedniej częstotliwości inspekcji w tych podmiotach i odpowiedniej reakcji na nieprawidłowości zidentyfikowane w ich działaniu, a także
istotne jest zapewnienie terminowej implementacji przepisów unijnych do prawa krajowego. W wystąpieniach pokontrolnych do ministra finansów i przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego NIK sformułował łącznie 9 szczegółowych wniosków pokontrolnych. Kierownicy jednostek kontrolowanych poinformowali o przyjęciu tych wniosków do realizacji. W wystąpieniu pokontrolnym do prezesa Narodowego Banku Polskiego wniosków pokontrolnych nie sformułowano z uwagi na niestwierdzenie nieprawidłowości. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. W tej sytuacji proszę przedstawiciela Komisji Nadzoru Finansowego o przedstawienie stanowiska do informacji Najwyższej Izby Kontroli. Dzień dobry. Proszę Państwa, odnosząc się do uwag dotyczących sprawowania nadzoru przez Komisję. Jeśli mogę mieć prośbę, żeby bliżej do mikrofonu mówić. Dostanę. Tak? O, dobrze? Lepiej? Paweł Rudolf, Departament Bankowości Spółdzielczej, KNF. Ja się odniosę do kwestii dotyczącej bankowości spółdzielczej, natomiast dam też głos kolegom z komercji i z inspekcji w zakresie uwag dotyczących inspekcji i banków komercyjnych. Odnosząc się do uwag dotyczących raportowania BION, BION jest cyklem ciągłym, ale raportowanie odbywa się rocznie, natomiast kwartalne jest uaktualnienie. Należy wskazać, że w tych bankach, w których zostały stwierdzone nieprawidłowości, BION został pomniejszony. Warto zwrócić uwagę, że już po wyjściu kontroli, kiedy wpływały następne dane o innych bankach, zostały postawione BIONy na poziomie 4, czyli najniższym możliwym. Tam się pojawia też informacja o bionie F. Bion F, czyli taka formuła bionu F, taka ocena oznacza jedną sytuację, kiedy bank jest już upadły. Zatem nie można było postawić się bionu F w sytuacji, kiedy bank jeszcze działa. Kiedy bank jest zagrożony upadłością, stawia mu się bion na poziomie 4 i takie sytuacje miały miejsce. To, co jest istotne w zakresie testów warunków skrajnych, stres testów. Otóż dopiero teraz wyszły wytyczne, które nakazują, aby w bankach spółdzielczych również takie testy robić. Dotychczas stosowano zasadę proporcjonalności, to na znikomy zakres działania, mały zakres działania tych banków spółdzielczych, a wykonanie tych testów za nich wyjątkowym dużym obciążeniem. Są to małe podmioty o małej skali zatrudnienia. Wszelkie tego typu działania, tak powiem, to są dodatkowe koszty, a musimy mieć świadomość tego, że poziom kosztów do wyników bankach spółdzielczych jest dosyć niekorzystny. Wykazują na małą skalę działania tych podmiotów. Więc jest to zasada proporcjonalności, którą zresztą optowało wielokrotnie zarówno banki spółdzielcze, jak i inne organy. Odnosząc się do kwestii kuratorów, zwracam uwagę na jedną rzecz. Ta lista ma charakter formy zgłoszenia, czyli osoby niekarane, etc. zgłaszają się do tej listy. Natomiast wybór kuratora następuje w drodze decyzji ad casum, czyli w konkretnej sytuacji. W tym raporcie nie odniosłem się do kuratorów, zostali wybrani już. Tam są osoby, które mają doświadczenie zawodowe, wieloletnie i wykształcenie kierunkowe w zakresie zarządzania podmiotami bankowymi. Warto zwrócić uwagę również na to, że jest pewne brak precyzyjności w zakresie określenia roli kuratora, tylko że kurator nie zarządza bankiem. Za sytuację banku odpowiada zarząd i organy tego banku. Rada Nadzorcza jako organ kontrolny i do tych organów są podejmowane czynności w sytuacji, kiedy ten plan naprawczy jest realizowany w sposób nieprawidłowy. Kurator się ocenia z punktu widzenia przez niego wykonywanych działań, czyli na przykład zaskarżania uchwał, które są na przykład niezgodne z przyjętym planem naprawy, wskazywania informacji, które powinny być przez zarząd podjęte, raportów, które są składane do komisji. I w tym zakresie kuratorzy swą rolę wypełniali. Warto zwrócić uwagę, że doprowadzi do sytuacji, w których banki, które miały problemy, sanują się. Kolejna sprawa jest taka, że nie można oceniać planu naprawczego tylko z kontekstu samych wskaźników, ponieważ istotna jest zdolność wynikowa banku. Jest to główny parametr. Musimy mieć świadomość tego, że plan naprawy PPN jest stworzony na początku tej drogi, natomiast sytuacja banku jest w dalszym ciągu, jak powiem, analizowana w sposób bieżący. I na przykład musi być konieczność stworzenia dodatkowych rezerw, uzupełniania kapitałowego itd. To też wpływa na wyniki banku, więc nie da się przełożyć tego jeden do jednego wskaźniki versus wykonanie PPN. Na to zwracamy uwagę. W zakresie ilości inspekcji zgadzam się z tym, że powinna być ich większa częstotliwość, natomiast fakt jest taki, że zasoby kadrowe to nie pozwalają. Wymagało zatrudnienia około 350, jak nie lepiej, osób jeszcze do urzędu w zakresie właśnie samego wykonywania kontroli w bankach spółdzielczych. Jest to 550 podmiotów. W zakresie
badania IPS-ów, czyli systemów ochrony instytucjonalnych, nie jest to tak, że nie były kontrolowane. One były kontrolowane, tylko kontrola odbywa się w zakresie jakości funkcjonowania organizacji. Dlatego, że IPS to nie jest tylko ta nadbudówka, ta spółdzielnia, która tym zarządza. IPS to jest grupa podmiotów. Zatem oceniając skuteczność działania IPS-u, oceniamy ją z punktu widzenia A, jakości podmiotów, ich działania w tej grupie, B, audytów, jakości audytów, ich prawidłowości wykonanych przez IPS. Sama kontrola w instytucji ograniczyła się naprawdę do sprawdzenia, czy w tym podmiocie są komputery, pracownicy i regulacje. Na co warto zwrócić uwagę? Regulacje były i są teraz konsultowane w ramach analiz zabiórka i spotkań w zakresie ich kompletności, efektywności i skuteczności. Oczywiście jest także planowane samo badanie inspekcyjne w zakresie tego organu zarządzającego. Natomiast kluczowe dla nadzoru jest sprawdzenie sposobu funkcjonowania grupy. Musimy się rzeczy. IPS to grupa. To jest grupa banków. 1,190, druga 380. Więc musimy mieć świadomość tego, że to tak byśmy oceniali tylko wyłącznie kierownicę w samochodzie. Natomiast nas interesuje całe działanie całego tego organizmu. To tak w dużym skrócie nie chcę panu zawracać głowy. Natomiast podkreślam, że w tym zakresie są prowadzone badania, tylko czasami ciężko wyłapać ten element, jeżeli nie ma się świadomości sposobu działania rynku i sposobu nadzorowania tych podmiotów. Co w zakresie, myślę, pytań dotyczących komercji i banków komercyjnych, to bardzo skrót myślowy, to taki nawyk. Banków komercyjnych i inspekcji oddam głos kolegom. Marcin Mikołajczyk, Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej. W zakresie materiałów pokontrolnych, w zakresie bankowości, nadzoru nad bankami komercyjnymi nie było zastrzeżeń. W przekazanym przez nas piśmie jako UKNF odnieśliśmy się do obszarów, które były wskazane. No i tym samym nie mam komentarza do ustaleń pokontrolnych. Dziękuję. Otwieram dyskusję i najpierw jakby dla porządku zapytam, czy obecni przedstawiciele Ministerstwa Finansów, ewentualnie Narodowego Banku Polskiego by chcieli coś wnieść do naszej dyskusji? Wobec tego, czy Najwyższa Izba do odpowiedzi? To w tym momencie kieruję do państwa posłów, posłanek i posłów, czy jakieś pytania? Tak, jeszcze się upewniam. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Paweł Szałamacha z Zarządu Narodowego Banku Polskiego. My z satysfakcją przyjmujemy wyniki badań kontroli Najwyższej Izby Kontroli w NBP. Przyjmujemy je i akurat w tym przypadku nas zupełnie one nie dziwią. Dziękuję. Nie dziwią. Czy pan prezes, tak? Bardzo proszę. Ja chciałbym bardzo podziękować naszym partnerom, tak po stronie Komisji, jak i Narodowego Banku Polskiego, no, i Ministerstwa Finansów, bo wszyscy jesteśmy, no my to w 100%, ale państwo po trosze kontrolerami też, więc myślę, że dzięki temu jest nam się dosyć łatwo komunikować i rozumiem, że wszyscy pracujemy dla dobra publicznego, tak już górnolotnie. Dziękuję. No cóż, wobec tego ja też serdecznie dziękuję. Pozostaje mi podsumować i tylko wyrazić satysfakcję, że tu sygnalizowane zagrożenie dla systemu wynikające z opóźnienia implementacji dyrektyw nie ziściło się, że pozostało tylko potencjalnym. Więc pozostaje tylko podziękować wszystkim państwu tutaj za obecność, za te wygłoszone referaty, wygłoszone opinie. Zamykam dyskusję i otwieram punkt wolne wnioski. Czy ktoś chce w tych sprawach coś powiedzieć? Jeśli nie, serdecznie dziękuję. A jeszcze stwierdzam do protokołu, że komisja przyjęła do wiadomości informację. Dziękuję bardzo.